bieżącym roku, podobnie jak w roku poprzednim, powiat kędzierzyńsko-kozielski uczestniczył w pilotażowym programie Aktywny Samorząd. Jest to program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to program kierowany właśnie do osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym nie udało się zrealizować wszystkich wniosków, jakie zostały złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niemniej jednak zrealizowaliśmy wnioski na kwotę 202 014 zł. W ramach tego programu realizowaliśmy moduły, w których było to likwidacja bariery transportowej i tutaj dofinansowaliśmy oprzyrządowanie do posiadanego samochodu dla osoby niepełnosprawnej, a także osoby niepełnosprawne uzyskały pomoc w dofinansowaniu do prawa jazdy. Po jednym wniosku w tych obszarach realizowaliśmy. W obszarze drugim była to likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym i tu dofinansowanie obejmowało zakup sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania. W tym obszarze sfinansowaliśmy 15 wniosków na kwotę 52 500 zł. A także w ramach tego obszaru szkolenie odbywało się dla osób niepełnosprawnych, które właśnie ten sprzęt otrzymały. I tutaj było 6 dofinansowań na kwotę 6 000 zł. Również w ramach tego programu w tym roku realizowaliśmy likwidację barier w poruszaniu się i dofinansowaliśmy zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Tutaj 3 wnioskodawców na kwotę 39 000 zł. Również w ramach tego zadania dofinansowaliśmy nowe akumulatory do wózków już, które osoby niepełnosprawne posiadały, te właśnie elektryczne. W tym roku to, co było nowe w tym programie, to zakup czy dofinansowanie do zakupu bardzo wyspecjalizowanych protez i również osoby niepełnosprawne mogły liczyć na dofinansowanie do wysoce dospecjalizowanej protezy, w tym przypadku kończyny dolnej, i jeden taki wniosek został zrealizowany. Ważnym, myślę, elementem w tym programie jest także dofinansowanie do utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie dla ich osób zależnych, czyli dzieci, do czynszu żłobków i przedszkoli, i także 6 wnioskodawców na kwotę 7440 otrzymało takie dofinansowanie do kosztów utrzymania ich dzieci w przedszkolach i żłobkach na terenie naszego powiatu. W bieżącym roku realizowaliśmy również moduł drugi, który dotyczył dofinansowania kosztów szkolenia na poziomie wyższym. I tutaj kiedyś w ramach programu Student, teraz w ramach właśnie programu Aktywny Samorząd, wszyscy studiujący niepełnosprawni, uczący się na poziomie wyższym, mogli liczyć na dofinansowanie do kosztów właśnie nauki. 35 wnioskodawcom dofinansowano na kwotę 70 475 zł. I tak jak już powiedziałam, łącznie w ramach tego programu wydatkowaliśmy 202 045 zł. Niestety, jak już mówiłam, nie wszystkim wnioskodawcom mogliśmy w tym roku dofinansować, ale myślę, że w roku przyszłym również taki program będziemy realizować i wszystkich o nowych zasadach będziemy informować i także zapraszam do kolejnych edycji programu Aktywny Samorząd. A dzisiaj chciałabym z okazji nadchodzącego nowego roku złożyć wszystkiego najlepszego, pomyślności
i spełnienia wszystkich marzeń i również realizacji projektów w ramach wszystkich programów, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować. Wszystkiego dobrego.